Proszę Państwa, pani Małgorzata Wasserman, polska prawniczka, polityk, adwokat, poseł na Sejm 8, 9, 10 kadencji. W 2016 roku stanęła na czele Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Jej nazwisko pojawia się w dyskusji na temat kandydatów na wicemarszałków Sejmu. W politykę zaangażowała się w 2010 roku po katastrofie polskiego TU-154 w Smoleńsku, w której zginął jej ojciec, Zbigniew Wasserman, prokurator, minister, członek Rady Ministrów, poseł na Sejm 4, 5 i 6 kadencji. W 2018 roku kandydowała w wyborach na prezydenta Krakowa. Pan profesor Krzysztof Szczucki, polski prawnik, urzędnik państwowy, polityk, doktor habilitowany nauk prawnych. Doktoryzował się w 2014 roku na podstawie pracy pod tytułem Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w Kancelarii Prezydenta RP i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, posłem na Sejm 10 kadencji. W 2023 roku był ministrem edukacji i nauki w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. Był również prezesem Instytutu Rzeczypospolitej imienia Pawła Włodkowica. Także to w takim telegraficznym skrócie, żeby nie przedłużać. Także bardzo proszę, oddaję mikrofon. Szanowni Państwo, tematem naszego spotkania dzisiaj jest sytuacja prawna w Polsce. Ta sytuacja prawna jest trudna, z każdym dniem jest coraz trudniejsza. Wydaje się, że w najbliższych godzinach, ale tutaj, jeśli Państwo pozwolicie, to oddam głos panu profesorowi, ona się stanie naprawdę bardzo poważna w związku z sytuacją, która, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski, myślę Trybunał Konstytucyjny, bo to są te dwa elementy, które dzisiaj są bardzo dużym zagrożeniem. W sumie, proszę popatrzeć, doszło do złamania wszystkiego, co było możliwe, jeżeli chodzi o Telewizję Polską i jeżeli chodzi o radio. I to oczywiście zawiadomienia do prokuratury są złożone. Niektóre sądy zachowały się bardzo przyzwoicie, odmówiły wpisania bezpodstawnie oczywiście nowych władz. Ale proszę zwrócić uwagę, no minęło troszkę czasu i w zasadzie można powiedzieć, że sytuacja, jakby ludzie w jaki sposób do tego przywykli, przyzwyczaili się, no w sumie tak naprawdę zyskaliśmy to samo, co żeśmy mieli, jeżeli chodzi o pewien przekaz w Telewizji Republika. Pewnie większość z nas się przerzuciła na tą Republikę i to ogląda. Natomiast drugi element wedle mnie jest zdecydowanie groźniejszy i on się dopiero rozkręca, to jest sytuacja związana z prokuraturą. Nie dalej jak wczoraj chyba jedna z gazet pisała o kolejnej sprawie, w której doszło do, czy dojdzie prawdopodobnie do umorzenia postępowania. Jak Państwo się domyślacie, chodzi o sytuację, w której nie wiedząc, co zrobić z prokuraturą, obecny rząd, pan minister Bodnar, podejrzewam, że jest za przyzwoleniem, a nawet tak za żądaniem Donalda Tuska, najpierw oczywiście uznawał pana prokuratora Barskiego jako prokuratora. Zresztą tak się do niego zwracał, prosił go o różne podpisy, bo proszę nie zapominać, bo to jest najistotniejszą kwestią. Prokurator krajowy, który jest w Polsce jeden, on ma szereg obowiązków, które na nim ciążą. I przede wszystkim do jego kompetencji należy szereg najważniejszych uprawnień w kraju, które on ewentualnie może delegować lub nie. No i taki stan trwał przez kilka tygodni, ale Państwo stwierdzili, że robi się groźnie i należy coś z tym fantem zrobić. I ogłoszono, że jak Państwo wiecie, ogłoszono, że i to jest naprawdę cud konstrukcja. Ogłoszono mianowicie, że pan prokurator Barski nigdy tym prokuratorem krajowym nie był, bo przepis wedle nich nie obowiązywał, ale teraz jest bardzo ciekawe. Wszystkie decyzje pana prokuratora Barskiego są ważne i pozostają w mocy.
No proszę Państwa, jako żywo ja naprawdę już tak nawet z taką pewną drwiną prosiłam osoby pracujące w Ministerstwie Sprawiedliwości, że ja ich nawet pochwalę, jeżeli zdradzą mi jako adwokatowi, jaka konstrukcja prawna jest w stanie umożliwić zrobienie czegoś takiego. I to jest sytuacja dramatycznie trudna, dlatego że te najważniejsze rzeczy w Polsce, umowy międzynarodowe, to jest sytuacja, w której one na pewno nie pozostaną bez konsekwencji. I teraz proszę popatrzeć nawet w jakiej sytuacji postawił pan minister Bodnar nawet tych sędziów, którzy są jemu bardzo przychylni. Jeżeli on powiedział tak, że prokurator Barski nigdy nie był prokuratorem, a on podpisywał nominacje prokuratorów, którzy wnoszą akty oskarżenia, no to w tej sytuacji ci sędziowie chcąc iść za linią pana Bodnara, no muszą powiedzieć w jasny sposób, no skoro nigdy właściwa osoba nie podpisała się pod awansami, pod aktami oskarżenia, pod podsłuchami i tego typu rzeczami, no to znaczy, że ta skarga jest wniesiona przez osobę nieuprawnioną, no czyli cały proces, mówiąc kolokwialnie, nie ma żadnego znaczenia i musi być umorzony. Proszę Państwa, wiele emocji w ostatnim czasie wzbudza kwestia podsłuchu. Otóż podsłuchów w Polsce. Zaraz pewnie oddamy Państwu głos, będziemy dyskutować. Proszę Państwa, kwestia podsłuchów. Otóż w Polsce system, najkrócej mówiąc, podsłuchowy czy zakładania podsłuchu jest tak skonstruowany, że on przechodzi właśnie przez prokuraturę najwyższego szczebla. Nie tylko, mogą być też oczywiście prokuratury niższego szczebla, ale przechodzi przez prokuraturę najwyższego szczebla. I teraz mamy taką sytuację, w której wbrew tym zapowiedziom i tym opowieściom i temu czarowaniu rzeczywistości, w zasadzie 99% podsłuchów to są podsłuchy zakładane po prostu zwykłym bandziorom. To są grupy przestępcze, to są, czy dzisiaj grupy związane ze szpiegostwem, z tym, co się dzieje na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę Państwu mówić, że jeżeli tam nie ma podpisu osoby uprawnionej, to zgodnie z przepisami ten materiał nigdy nie będzie mógł być użyty. W związku z tym szykuje nam się sytuacja, w której kilka tysięcy decyzji z ostatnich dwóch przeszło lat będzie kwestionowanych. I to jest to, co jest jeszcze jedna rzecz, o której ja mówię na każdym spotkaniu. Proszę Państwa, obrońca w procesie karnym, on nie ma prawa skorzystania z takiej sytuacji. On ma obowiązek skorzystania z takiej sytuacji. Czyli jeżeli ja bronię w sprawie karnej, a broniłam w różnych najtrudniejszych sprawach karnych, które się w tym kraju odbywały, również o najcięższym wymiarze, jaki był możliwy, to ja mam obowiązek podnieść każdy zarzut prawny i faktyczny na korzyść osoby, którą bronię. Bo to jest w Polsce jest tak, żebyście Państwo wiedzieli, sąd rozstrzyga, prokurator stoi na straży interesu publicznego, a obrońca stoi na straży klienta, którego broni. W związku z powyższym nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie będą te argumenty podnoszone w każdym z tych możliwych procesów. Rozmawiałam z prokuratorami, którzy w ogóle nie wiedzą, co mają sądzić, bo to jest tak, że możemy popatrzeć na pewną taką polaryzację prawną, jest tam to stowarzyszenie, które jest jakby za panem ministrem Bodnarem, są prokuratorzy, którzy się bronią, ale przecież większość prokuratorów w Polsce i sędziów to są ludzie, którzy po prostu chcą pracować i nic więcej, nie należą ani do jednego, ani do drugiego obozu i teraz oni są rzeczywiście w bardzo dużym kłopocie. Ja już abstrahuję od tego, że rozmawiałam z jednym z prokuratorów, który powiedział mi, że ma 7 czy 8 spraw, które mają po kilkaset osób, ma przesłuchanych, ma włożone kilka lat pracy. Oczywiście grube miliony wchodzą w rachubę, wyłudzone od Skarbu Państwa, głównie VAT-y i tego typu rzeczy. I on w zasadzie przychodzi do sądu i on w sądzie słyszy, że dzisiaj to wszystko w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Im się po prostu ręce im opadają. To znaczy kilka lat ich ponadludzkiej pracy po prostu pójdzie absolutnie do kosza na śmieci.
Ja abstrahuję od kwestii choćby umów międzynarodowych, od europejskich nakazów aresztowania. No przecież to wszystko, ci wszyscy ludzie wychodzą na wolność. Ja już pomijam kwestię, proszę Państwa, mówienia w ogóle z góry, że 200 osób ma, tak, 200 osób ma opuścić zakłady karne? 20 tysięcy, przepraszam, 20 tysięcy. Co to jest w ogóle za założenie? To znaczy, ja gdybym była ministrem sprawiedliwości, to bym mogła stwierdzić, że skoro jest takie ogromne przeludnienie, to nakazuje w każdej jednostce sprawdzenie, czy są osoby, które zasługują na warunkowe przedterminowe zwolnienie z uwagi na to, że się starają, uczą, mają sytuację rodzinną. Ale jak ja mogę wyjść jako minister i powiedzieć, że ja oczekuję, że 20 tysięcy miejsc zostanie zwolnionych w więzieniach? Znaczy, wedle jakich kryteriów ci ludzie mają z tego zakładu? Proszę Państwa, ja pochodzę z rodziny prawniczej i teraz jak my rozmawiamy, całe moje środowisko, moi znajomi, moja rodzina, jak my rozmawiamy, to oni się pytają mnie w zasadzie, czy jest sens w ogóle przychodzić do pracy. No bo co będzie, entliczek, pętliczek, ty wychodzisz, ty zostajesz? No jak, wedle jakich kryteriów po prostu to wszystko ma funkcjonować? W związku z pierwszym, tak naprawdę konsekwencje tych decyzji, one się dopiero rozpoczynają, które dzisiaj zapadają. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba chyba uświadamiać sobie na każdym możliwym, w każdym możliwym aspekcie, uświadamiać ludziom, którzy być może tego nie rozumieją. Zwróćcie Państwo uwagę, że po każdej takiej decyzji, gdzie obecny rząd no, idzie, bym powiedziała tak, wbrew absolutnemu prawu, oni jadą do Brukseli. Jadą z tym człowiekiem, z tym ministrem, jadą do Brukseli zobaczyć, jaka będzie reakcja. Jeżeli w Brukseli jest super, jeżeli tam zrobimy sobie wspólne zdjęcia i tam jest mowa o tym, że świetnie przywracają praworządność, no to oni idą kilka kroków dalej. Natomiast, proszę Państwa, nie ma żadnych wątpliwości, że idą, oni też nie mają tych wątpliwości, żebyście to mieli świadomość. W rozmowach czteroczlenia nie mają żadnych wątpliwości, że łamią wszystko, co jest możliwe, oni to tylko uzasadniają wyższym interesem. No, wydaje mi się, że to są chyba właśnie takie kryteria dyktatury. To znaczy ktoś mówi, ja łamię prawo albo ja wiem, co jest lepsze dla ludu. W związku z pierwszym mnie wolno, bo ja to robię w imię wyższego interesu. W związku z pierwszym proszę sobie wyobrazić sytuację, jak ten premier i jak ci ministrowie mają kiedykolwiek w Unii powiedzieć na cokolwiek nie. Jeżeli oni wiedzą o tym, że w każdej chwili i w tym przypadku będzie to uzasadnione, powiedzą, o, chyba praworządność w Polsce jest łamana, coś mi się wydaje, że tutaj chyba coś, że tak powiem, na bakier ten aktualny minister jeden czy drugi ma z prawem, trzeba chyba stosować jakieś sankcje. W związku z pierwszym ja oddam głos panu profesorowi, bo przejdziemy pewnie teraz do Narodowego Banku Polskiego, bo przecież macie państwo świadomość, że próba odwołania pana profesora Glapińskiego, ona nie jest spowodowana tym, że oni go nie lubią, ani nie jest spowodowana tym, że przeprowadził nas świetnie przez inflację, ani nie jest nawet spowodowana tym, że jest, jak to dzisiaj też to wielokrotnie w mediach padało, jest znajomym pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Za tym jest konkretny, finansowy, ukryty cel. No to ja na ten moment... Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i to dla mnie zaszczyt występować obok pani poseł Małgorzaty Wasserman i w Instytucie Lecha Kaczyńskiego i z udziałem pani poseł Agnieszki Soin. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Proszę Państwa, kiedy dyskutujemy o tym sporze o praworządność, to tej sytuacji, która ma miejsce od 13 grudnia, to zawsze w pierwszej kolejności przypomina mi się tytuł książki Jarosława Kaczyńskiego o historii porozumienia centrum, porozumienie przeciw monowładzy. Państwo myślę, że w większości tę książkę znają. Nasze środowisko polityczne od początku jest zbudowane na właśnie idei sprzeciwiania się monowładzy tych ludzi, którzy uważają, że w Polsce powinni decydować o wszystkim, że mają wyłączne prawo jako dziedzice okrągłego stołu, jako dziedzice pewnych idei, które legły ich zdaniem u podstaw III Rzeczypospolitej, decydować o wszystkim, co się stało. To zresztą dotyczy także pewnych środowisk prawniczych. Ja tutaj mógłbym podawać nazwiska, ale Państwo na pewno też nazwiska tych ludzi kojarzą, którzy niezależnie od tego, że w Polsce zmieniała się władza, decydowali
tak naprawdę o tym, kto mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, sędzią Sądu Najwyższego, pełnić różne istotne funkcje w środowisku sędziowskim i to, że te możliwości zostały im przez nas przede wszystkim w czasie naszych drugich rządów, czyli po 2015 roku odebrane, to wzbudziło ogromną niechęć, nienawiść, która teraz motywuje także istotną część działań rządu Donalda Tuska. I ta monowładza zaczęła się od telewizji, od mediów publicznych, przeszła przez prokuraturę, o czym pani poseł Wasserman powiedziała. Ja tylko tak anegdotycznie wspomnę państwu, rozmawiałem któregoś dnia w Sejmie z panią poseł Katarzyną Piekarską, kiedyś z SLD, dzisiaj z Platformy Obywatelskiej, która mnie w jakiejś sprawie sama zaczepiła. Ja, korzystając z okazji, mówię: pani poseł, pani jest prawnikiem, radcą prawnym. Czy naprawdę pani wierzy w to, o czym mówi Adam Bodnar, że prokurator Barski jest w stanie spoczynku? Przecież nie ma to żadnej podstawy prawnej, absolutnie żadnej. Rzetelny prawnik nie jest w stanie przyjąć i zaakceptować tej argumentacji. Wiecie państwo, co mi pani poseł Piekarska odpowiedziała? A nie czytałam, wie pan, naprawdę tam nie ma żadnego przepisu na ten temat, naprawdę? A mówię, pan, muszę sprawdzić, tak? To pokazuje, że no, w tym środowisku tam oni wszyscy po prostu wykonują polecenia płynące z góry, nawet ci, którzy powinni przynajmniej wiedzieć, że to, co robią, nie ma żadnych podstaw prawnych. I takim kolejnym elementem, etapem ich działań tego rządu jest destabilizacja Trybunału Konstytucyjnego. Ja uważam, zresztą to, co się teraz dzieje, też to potwierdza, że im wcale tak niespieszno, to w dalszej kolejności może do przejmowania Trybunału, w sensie obsadzania go jakimiś swoimi nominatami, ludźmi przez nich wskazanymi, raczej zależy im przede wszystkim na tym, żeby Trybunał zdestabilizować, odebrać mu autorytet i mieć podstawę, bardzo oczywiście nielegalną, bezprawną, w postaci tej uchwały, która została przyjęta 2 tygodnie temu, do tego, żeby lekceważyć wyroki Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest jedna z niewielu tych instytucji, w zasadzie jedna z dwóch, bo jest Trybunał i Narodowy Bank Polski, które wymykają się do tej pory Donaldowi Tuskowi właśnie z tego systemu monowładzy, który chce wprowadzić. I proszę państwa, chwilę, najpierw opowiem o Trybunale Konstytucyjnym, a później będę chciał przejść do Narodowego Banku Polskiego. Zresztą te dwa tematy są ze sobą bardzo ściśle związane, bo 11 stycznia tego roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący niezależności Narodowego Banku Polskiego i jego prezesa. I to ten wyrok na pewno także zaostrzył kurs i wobec Trybunału Konstytucyjnego, i wobec Narodowego Banku Polskiego. Otóż, proszę państwa, tak naprawdę, to pewnie już państwo o tym dyskutowaliście tutaj na różnych spotkaniach, to Platforma Obywatelska i PSL we współpracy zresztą z resztkami Lewicy i partii Palikota, w której z jej odsłon w 2015 roku dopuścili się skoku na Trybunał Konstytucyjny, wybierając sędziów na zapas, łamiąc obowiązujące ówcześnie przepisy regulaminu Sejmu, którego nie dostosowali do ustawy, którą zmienili, no i wybrali tych 5 sędziów Trybunału, chcąc zabezpieczyć swoją władzę. Oni wiedzieli już, że prawdopodobnie wybory parlamentarne, znaczy wtedy już je przegrali, to już było po tym, kiedy wyniki wyborów były jasne, ale jeszcze trwała kadencja wcześniejszego Sejmu i zakładali, że wrócą dosyć szybko, a utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego po swojej stronie wrócić im szybko pozwoli, bo będzie ten Trybunał torpedował kolejne ustawy uchwalane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem, proszę państwa, przekonany, chociaż oczywiście nigdy nie będę w stanie tego dowieść, że gdyby ten Trybunał Konstytucyjny zdominowali, to nawet te słynne nasze 500+ okazałoby się w jakimś zakresie niezgodne z konstytucją, bo nie wiem, z przyczyn zagrożenia finansom publicznym, nie, czy jakiegokolwiek innego powodu, po to tylko właśnie, żeby nam utrudnić sprawowanie władzy. Ale Andrzej Duda powstrzymał się od przyjęcia ślubowania, co było od tych sędziów, jeszcze nie sędziów, tylko osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, z czego czyniono mu zarzuty. Ale co się, proszę państwa, dzieje?
Wtedy w grudniu 2015 roku sam Trybunał Konstytucyjny jeszcze pod kierunkiem Andrzeja Rzeplińskiego przyznał, że przynajmniej w odniesieniu do dwóch sędziów wybór i przepis był niezgodny z konstytucją, czyli że Platforma sama złamała konstytucję. Przyznać tak mógł, proszę Państwa, tak naprawdę tylko dlatego, że Andrzej Duda zdecydował się nie przyjąć od nich ślubowania. Gdyby to zrobił, znowu jestem przekonany, nie dowiodę tego Państwu, bo nie cofniemy historii i nie sprawdzimy, co by było gdyby, ale gdyby przyjął to ślubowanie od razu, to Andrzej Rzepliński z całym Trybunałem powiedzieliby, że to wszystko, co się stało, było z konstytucją zgodne. Tylko dlatego, że stanęli pod ścianą fali krytyki i działań naszego parlamentu, naszej większości, to zdecydowali się w swoim przekonaniu zaproponować taki kompromis, który polegał na zakwestionowaniu dwóch, a podtrzymaniu tych trzech pozostałych, no, z czym się Sejm nie zgodził i w moim przekonaniu miał do tego prawo, bo osoby wybrane do Trybunału przez Platformę sędziami się jeszcze nie stały, powiem raz jeszcze, bowiem prezydent nie przyjął od nich ślubowania i tylko Sejm ma prawo kontrolować swoje uchwały, stwierdził wtedy niezgodność, brak mocy prawnej tych uchwał i wybrał na te miejsca nowych sędziów, którzy zaczęli orzekać. Tam były po drodze, proszę Państwa, różne problemy. Andrzej Rzepliński niby ich traktował jako sędziów, ale nie dopuszczał ich do orzekania. W związku z tym Sejm próbował go do tego zmusić, zmieniając ustawy. W końcu ta sytuacja przez rok 2016 się ustabilizowała, no i doszło do uspokojenia sytuacji wewnątrz Trybunału, natomiast rozgrzania dużych emocji na zewnątrz Trybunału, cały spór o Trybunał i atak z powoływaniem się na to, że zasiadają w nim rzekomi dublerzy, był od tamtego czasu bardzo aktywny i to ten atak podważał autorytet Trybunału Konstytucyjnego, a nie działania wewnątrz tego Trybunału. Zresztą ten atak był na tyle ostry, że śmiem twierdzić, proszę Państwa, że przyspieszył śmierć, umarło trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez nas wybranych i wiem skądinąd, że na przykład znałem dobrze świętej pamięci profesora Lecha Morawskiego, wybitnego teoretyka prawa z Torunia, który był człowiekiem o słabym sercu, znaczy miał choroby sercowe, nie wytrzymał tak, tego wszystkiego, co się stało i na serce właśnie zmarł. Więc były to ogromne emocje, ale Trybunał starał się dalej funkcjonować. No i proszę Państwa, były oczywiście spory też wewnątrz, później dotyczące kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego, spory niepotrzebne. Ci sędziowie wewnątrz, którzy je wzniecali i podnosili, no, powinni jeszcze raz się zastanowić nad tym, co zrobili, bo tylko zmultiplikowali, tak powiem, czy dali pretekst tym, którzy Trybunałowi i Państwu nie życzą dobrze właśnie do krytyki Trybunału Konstytucyjnego. I co się dzieje teraz? W przeciwieństwie do naszej większości z 2015 roku, oni nie próbują uchwalać ustaw reformujących państwo, bo prawa do uchwalania ustaw nikt w większości nie odbiera. My możemy oczywiście jako opozycja te ustawy krytykować, próbować wnosić poprawki, ale prawem rządzących jest to, żeby uchwalać ustawy i zmieniać państwo, czyniąc to oczywiście w granicach, na które pozwala konstytucja. Oni tego nie robią, z góry zakładają i pewnie w istotnym zakresie tak by było, że prezydent zawetuje ich rozwiązania, ale też nie próbują z prezydentem rozmawiać i go przekonywać i budować z nim kompromisów, tylko pomijają prezydenta i przyjmują uchwały. Uchwały, które nie mają żadnej mocy prawnej, żadnych podstaw, ale w tej uchwale dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego po pierwsze stwierdzili, że kilku sędziów, konkretnie trzech, sędzia Piskorski, Wyrembak i Muszyński, nie są sędziami. Ponadto stwierdzili także, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są wyrokami. Tu zwłaszcza takim na pierwszy plan wyciąganym przez nich orzeczeniem jest orzeczenie dotyczące aborcji. Tu ja tylko na marginesie Państwu powiem, nie wchodząc w dyskusję o aborcji, bo to zupełnie inny temat, ale mniej więcej 10 lat temu przeprowadziłem wywiad, który jest w internecie dostępny, z profesorem Andrzejem Zollem, autorytetem dzisiejszych rządzących, który mi wtedy powiedział,
do publikacji, to nie była rozmowa prywatna, że aborcja eugeniczna, właśnie ta, którą Trybunał zakwestionował, jest niezgodna z Konstytucją. To nie jest tak, że Trybunał to stwierdził dlatego, bo nie wiem, ktoś z PiS-u mu tak kazał. Absolutnie tak nie było, zresztą w PiS-ie też są różne wrażliwości, różne, wiecie Państwo, ludzie mają różne poglądy w ramach generalnie naszego konserwatywnego spojrzenia na świat, tylko dlatego, że poważne grono prawników od zawsze tak uważało. I tak też Trybunał Konstytucyjny orzekł, ale dla części obecnie rządzących to też jest pretekst do tego, żeby z tym Trybunałem Konstytucyjnym się rozliczyć. Co słyszałem ostatnio? Słyszałem ostatnio też w telewizji wypowiedź Adama Bodnara, który stwierdził, że skoro nie ma Trybunału, bo w uchwale przesądzili, że on jest skażony tymi dublerami, jeszcze, że pani prezes ich zdaniem jest niewłaściwie też wybrana na stanowisko prezesa, więc skoro nie ma Trybunału, to nie trzeba mu uchwalać budżetu, więc wtedy, kiedy na koniec tego roku, na przełomie tego i następnego roku będzie przyjmowany budżet przez Sejm, to być może trzeba Trybunał pominąć, czyli nie przewidzieć żadnych pieniędzy dla tej instytucji, no bo jak jej nie ma, w ich alternatywnej rzeczywistości, którą sobie zbudowali, no to nie można finansować czegoś, czego nie ma. I tak w moim przekonaniu będą czekać do 25 roku, kiedy nadejdą wybory prezydenckie, bo oni w tym wyimaginowanym świecie już są przekonani, że będą mieli prezydenta i wtedy oczywiście przyjmą dopiero ustawy i dotyczące mediów, ale także Trybunału Konstytucyjnego, które no jednoznacznie potwierdzą ich tezy, że ten Trybunał do tej pory nie istniał i trzeba go na nowo zbudować. Chociaż takie ustawy już znalazły się w Sejmie, ale chyba bez nadziei z ich strony, że prezydent je podpisze, ale właśnie w tych ustawach stwierdzają, że orzeczenia wydane przez ten Trybunał po 2015 roku są orzeczeniami nieistniejącymi, że trzeba postępowania powtórzyć, z wyjątkiem tych, które dotyczyły spraw indywidualnych, czyli tak zwanych skarg konstytucyjnych. Więc wiecie Państwo, no to jest... Znowu ta sama, tak? To jest taka logika bodnarowska, nawiązując do tego, o czym mówiła Małgosia przed chwilą. Ja też słyszałem taki wywiad z Bodnarem w telewizji, kiedy Bodnar powiedział, że tak, że prokurator Barski najpierw powiedział, że był prokuratorem, a później powiedział, że nigdy nie był, bo zawsze był w stanie spoczynku, później, że jego decyzje są ważne i że on dopiero go przeniósł w stan spoczynku w styczniu. Tego się poruszając, wiecie Państwo, w ramach logiki klasycznej, w której funkcjonujemy, nie da zrozumieć. Po prostu nie wysilajmy się, nie da. To tylko w logice bodnarowskiej można pojąć, o co chodzi, albo tuskowej, możemy ją nazywać jak chcemy. Krótko mówiąc, Trybunał oczywiście stara się działać normalnie, natomiast... Mam obawy, że nie będą publikować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że tenże Trybunał nie istnieje. Pewnie się niebawem przekonamy wtedy, kiedy kolejne wyroki Trybunale będą zapadać. O właśnie, proszę Państwa, i teraz chciałbym płynnie przejść do Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze ten wątek krótko omówić, tak żebyśmy mieli trochę czasu na dyskusję. Tak. Wyrok ma moc powszechnie obowiązującą i podlega opublikowaniu. I będziemy, wiecie Państwo, ten wątek tamta strona próbowała wykorzystywać, kiedy my nie publikowaliśmy rozstrzygnięć Trybunału, ale one nie były publikowane w 2016 roku dlatego, że zapadały wbrew ustawie. Znaczy prezes Rzepliński nie respektował przepisów ustawy powszechnie obowiązującej, przepisów prawa i orzekał w składach mniejszych niż ustawa go do tego zobowiązywała. Natomiast w sytuacji, kiedy ten Trybunał orzeka w składach zgodnych z ustawą, to oczywiście oni obowiązek publikowania tych orzeczeń mają. Jeżeli nie będą publikować, to mimo wszystko powinny być respektowane przez sądy. I tak zresztą, proszę Państwa, podam przykład, było, no, Małgosia wspomniała o mediach publicznych, że niektóre sądy odmówiły wpisu i referendarze w tych sądach, proszę Państwa, powoływali się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie mediów, też ze stycznia, mimo że nie było jeszcze opublikowane. Ono w końcu zostało opublikowane, ale z taką adnotacją, że w składzie zasiadali sędziowie. To jest kolejny absurd, ale już nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Ale zanim zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, to już referendarze się powoływali, bo wiedzieli, że takie orzeczenie zapadło, więc tak powinny być one respektowane, nawet jeżeli nie zostaną opublikowane. No właśnie, proszę Państwa, i
Teraz, jeżeli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego i Narodowy Bank Polski, ja tak się wciąż zastanawiam, po co to działanie Tuska i jego ekipy zmierzające do postawienia prezesa Glapińskiego w stan oskarżenia, skoro i tak bez udziału prezydenta nie są w stanie powołać nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego, a jeżeli tego zawieszą, to z mocy ustawy jego obowiązki będzie wykonywała pierwsza zastępczyni, tak, która no, też jest z tego nadania, prawda? Więc jest lojalnym współpracownikiem pana profesora Glapińskiego. Myślę, że powody są dwa. Pierwszy powód jest taki, że chcą oczywiście igrzysk. Chcą igrzysk. Wiecie państwo, że dużo teraz nasza partia o tym mówi, 100 dni mija. Te konkrety Tuska nie zostały zrealizowane. Trzeba lud jakoś czymś zająć. No i to metody ze świata starożytnego, odwrócić uwagę ludu igrzyskami. Da? Chleba może niespecjalnie dają, ale igrzyska organizują i na ten betonowy elektorat to będzie oddziaływało, że będą próbowali pana profesora Glapińskiego stawiać przed komisją, przesłuchiwać, próbować go ośmieszyć. No, już taką próbę podjęli wobec prezesa Kaczyńskiego. Wiemy, jak to się skończyło. Bardzo nieudolnie i myślę, że tu może być podobnie, bo profesor Glapiński też jest wybitnym profesorem i radził sobie już w niejednej trudnej sytuacji. Jest, mówiąc językiem młodzieżowym, twardym zawodnikiem, ale będą na pewno próbowali. To jest pierwszy powód. Drugi. Mimo wszystko oni właśnie wciąż liczą, że w 25 będzie ich prezydent, więc chcą pewnie przygotować grunt pod odwołanie przed terminem profesora Glapińskiego po to, aby wprowadzić Polskę do tak zwanego korytarza RM2, czyli przygotować pod wprowadzenie euro. A profesor, bo wiecie państwo, do wprowadzenia euro to też długa dyskusja, ale mówi się, że potrzebna jest zmiana konstytucji, ja się z tym zgadzam. Ale do wprowadzenia tego korytarza już nie, a jeżeli Polska by poniosła, będąc w tym korytarzu, wszystkie koszty i konsekwencje tak naprawdę wprowadzenia euro, to już później powiedzą, drogi narodzie, no już wam w zasadzie się opłaca to przyjąć, tak, bo już wszystkie koszty tego euro ponieśliście. A prezes Glapiński zapowiedział, że do końca swojej kadencji on nie podpisze, bez jego podpisu nie można tego zrobić, nie podpisze zgody na wprowadzenie Polski do tego korytarza RM2. Dlaczego, proszę państwa, nie podpisze? Nawet nie ze względu na to, że ceny by wzrosły po wprowadzeniu euro w Polsce, ale profesor Glapiński mówi, że we wszystkich państwach, w których wprowadzono euro, tu pewnie ja nie jestem ekonomistą, być może wśród państwa są ekonomiści, to możecie mnie skorygować, jeżeli się mylę, we wszystkich państwach, w których wprowadzono strefę euro, spadł wzrost produktu, spadł wzrost gospodarczy. Więc Niemcy, i to nie jest żadna teoria spiskowa, Francja, państwa, w których ten wzrost gospodarczy, mimo że one są oczywiście na innym poziomie, ale nie jest wysoki, jest niski, nie chcą, nie jest w ich interesie to, żeby Polska ich dogoniła gospodarczo, co może się stać, może jeszcze nie w przypadku, za 10 lat przynajmniej, widziałem takie badania, że przy obecnym wzroście gospodarczym za 10 lat doganiamy dzisiejsze Niemcy. Nie te za 10 lat, ale te dzisiejsze, tak? Ale biorąc pod uwagę, że one nie rosną już tak szybko i gospodarka nie rośnie tak szybko, to niewiele więcej by trzeba było, żeby dogonić te Niemcy za 10 lat. Tak czy inaczej, nawet tu możemy się spierać, proszę państwa, ale tak czy inaczej na pewno nie jest tam z punktu widzenia naszej konkurencji w Europie, nie leży w jej interesie to, żebyśmy my ich doganiali. No i teraz, proszę państwa, co próbują zrobić? Dzisiaj chyba już nie, bo jest późno, ale jutro, może pojutrze złożą wniosek do marszałka Sejmu o postawienie prezesa Glapińskiego w stan oskarżenia. I zrobią to niezgodnie z konstytucją, bo Trybunał Konstytucyjny, jak już wspomniałem, 11 stycznia orzekł, że Sejm na podstawie obecnych przepisów nie może postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego w stan oskarżenia, ponieważ obecne przepisy wymagają bezwzględnej większości głosów od Sejmu, a jest to większość wystarczająca do utworzenia rządu, więc tak naprawdę większość rządowa mogłaby wpływać na działanie banku centralnego, a przecież on ma być niezależny od większości rządowej, więc ta większość powinna wynosić 3/5.
Co więcej, postawienie w stan oskarżenia przez Sejm jest równoznaczne z zawieszeniem. Więc to by oznaczało, że większość rządowa może łatwo zawiesić prezesa Narodowego Banku Polskiego. Trybunał orzekł, to orzeczenie wymaga wykonania, czyli zmiany ustawy o Trybunale Stanu. My jako klub taki projekt ustawy wnieśliśmy do Sejmu już tydzień później, czyli 18 stycznia. I powiem Państwu, że miało nie być zamrażarki w gabinecie Hołowni. To sobie projekt najpierw prawie miesiąc poleżał u niego. Później niby go wyjął z zamrażarki, wysłał do pierwszego czytania w połowie lutego do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i mamy dzisiaj 20 marca i to pierwsze czytanie jeszcze się nie odbyło. Czyli 2 miesiące projekt leży i czeka. Dzisiaj złożyliśmy pisma do komisji, żeby w końcu przewodniczący ten projekt rozpatrzył. No ja się nie łudzę, oni go nie uchwalą, ale chcemy nad nim pracować i pokazywać Sejmowi, w którym kierunku powinien zmierzać. Do czego to wszystko doprowadzi? No, proszę Państwa, jest jeszcze w Trybunale, tydzień temu złożyliśmy nowy wniosek, który, jeżeli Trybunał tak rozstrzygnie, zmierzałby do tego, że nie można w ogóle postępowania przygotowawczego do postawienia prezesa NBP w stan oskarżenia prowadzić w Sejmie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo to także narusza niezależność banku. Tak jak w 2006 roku stwierdzono, że wezwanie prezesa NBP przed Komisję Śledczą, a ta jest bardzo podobna do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, naruszałoby niezależność prezesa. Tam w jednej z komisji śledczych próbowano wezwać prezesa banku w 2006 roku. On się wtedy odwołał do Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie przyznał mu rację, że się przed komisją śledczą stawiać nie musi. Więc proszę Państwa, jeżeli ten wniosek nasz zostanie uwzględniony, no to prezes Narodowego Banku Polskiego stawiać się nie będzie musiał, ale oczywiście możemy spodziewać się wszystkiego, wzywania go, znaczy karania go przez sąd grzywną, a w końcu próbę doprowadzenia siłowego przez policję, więc naprawdę taki smutny czas już trwa, ale może być ta wielka smuta jeszcze większa, kiedy prezes instytucji stojącej na straży polskiej złotówki będzie zakuwany i doprowadzany przed komisję. No mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale powiem Państwu, że przed 19 grudnia, czy kiedy tam był ten zamach pierwszy na media publiczne, też bym nie spodziewał się, że pójdą aż tak daleko, więc naprawdę musimy się liczyć z każdym scenariuszem. To może, proszę Państwa, tyle, bo już dość długo mówię, a oddamy głos teraz Państwu. Mam pierwsze takie zasadnicze pytanie. Czy w polskim systemie prawnym istnieje prawo do łamania prawa w imię wyższej konieczności? Istnieje? Odpowiedź, a dalej mam dalsze pytanie. Jeżeli nie istnieje, to w takim razie w Polsce nowe obecne władze tworzą dualizm prawny. A różne osoby będą musiały dokonać wyboru, czy stosować prawo, które ma umocowanie prawne, czy to wprowadzone bezprawnie. W związku z tym uważam, że należy wydać PiS, parlament, nie wiem, inne siły polityczne, wydać informację, komunikat, że osoby, które będą wykorzystały to bezprawnie wprowadzone prawo, będą podlegały odpowiedzialności prawnej. I takie osoby, i takie decyzje podjęte na skutek bezprawnego prawa powinny być w przyszłości osądzone i ukarane te osoby. To jest moje stanowisko, jakie PiS powinien w tej sprawie podjąć. Jeżeli mogę, tylko od razu na bieżąco odniosę się. Nie ma prawa do łamania prawa, natomiast tamta strona i jej tak zwane autorytety w okresie naszych rządów próbowały budować taką tezę o istnieniu stanu wyższej konieczności konstytucyjnej, czy konstytucyjnego stanu wyższej konieczności. Podam Państwu przykład. Wtedy, kiedy uznali, że Trybunał Konstytucyjny jest skażony i źle działa, to zaczęli promować taką tezę o tym, że kontrolować zgodność przepisów z konstytucją mogą wszystkie sądy.
wszystkie sądy i proponowały to te same osoby, które przed 2016 rokiem, o czym pisałem właśnie, kiedy piszę o wykładni prokonstytucyjnej, tutaj pan pięknie bardzo dziękuję, o tym powiedział, to te autorytety wcześniej, ci ludzie mówili, że nie można, że w Polsce tylko Trybunał Konstytucyjny może kontrolować zgodność przepisów ustawy z konstytucją, a po 2016 ci sami mówili, że jednak wszystkie sądy mogą, no bo jest stan wyższej konieczności, konstytucyjny stan wyższej konieczności. Zresztą to samo zrobili, proszę Państwa, w kontekście ułaskawienia. Przed 2015 roku Waltoś, Gardocki, kilku jeszcze innych profesorów moglibyśmy wskazać, w podręcznikach napisali, że prezydent może przed uprawomocnieniem zastosować prawo łaski i ci sami po 2016, a jednak nie. Jednak nie może. Nie ma żadnego zapisu, że nie może. I nie ma, oczywiście. No, oczywiście, że tak, natomiast ja chcę zwrócić Państwu uwagę na to nasze spotkanie sprzed chyba półtora czy dwóch miesięcy. Tam pan profesor Jan Marychowski mówił o utworzeniu się takiego stowarzyszenia. Ono rzeczywiście się ukonstytuowało, tak jest, i tam ono zbiera te wszystkie jakby wszystkie stany faktyczne, gdzie dochodzi do naruszenia prawa. Tyleż tylko, że ja Państwu powiem tak, to pewnie w pewnym momencie będzie kwestia rozliczenia, tylko zanim do tego dojdzie, to będzie tak straszny chaos i bałagan w Polsce, że ja nie wiem, jak to w ogóle będzie posprzątać szło po prostu, bo to tak dla normalnego człowieka. Ale taki komunikat skłoni te osoby do zastanowienia się. Znaczy, wie pan, skłoni, na pewno skłoni, bo przypominam Państwu, jak wyciekły informacje, jak Donald Tusk strofował swoich posłów i ministrów i mówił o tym, żeby się starali, bo PiS jak przyjdzie do władzy, to tym razem ich wsadzi, tak? No przecież nie dlatego ich wsadzi, że ich nie lubi, tylko dlatego, że absolutnie bezspornie już po 3 miesiącach rządzenia jest za co. Więc jakby oni sobie, oczywiście, że oni sobie z tego zdają sprawę. I teraz jeszcze naprawdę popatrzcie Państwo na absurd. Znowu mamy sytuację, w której mamy dwa rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Te, które mówią o zgodności ustawy z konstytucją i te mają nie obowiązywać, bo to nie jest Trybunał. I te, które są w przypadku skargi indywidualnej, czyli na przykład ja skarżę przepis w swoim procesie, bo mówię, że sąd mi chce wymierzyć karę na podstawie przepisu, który jest niezgodny z konstytucją i to się wtedy kończy jakby rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego w mojej indywidualnej sprawie, która wiąże tylko mnie, ale oczywiście wiadomo, że się wszyscy będą na to powoływać. I wtedy już jest to Trybunał i wtedy te orzeczenia są ważne. No, proszę Państwa, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Naprawdę, ja ich, jak gdzie ich złapię, to ich o to pytam, bo ja chcę nawet te miny zobaczyć, tak po koleżeńsku. Jak oni uczą dzisiaj studentów? To znaczy, czego oni ich dzisiaj uczą? Która wersja obowiązuje w zależności? To są rzeczy po prostu niebywałe. To znaczy, zależy, który rok, bo to tak jak pan profesor powiedział, do 16 roku uczyli ich, że jest tak, po 16 roku jest tak, w zależności od tego, czego jakby potrzebują. No tak, tylko że teraz proszę mi powiedzieć, jak tu poprowadzić zajęcia ze studentami, nie? Jedno do powiedzenia do tego, co wcześniej powiedziałem o wyborach. Modlę się o to, żebym się mylił w mojej ocenie, że będzie inaczej. Ale tu chciałbym do Państwa, dziękuję za ten wstęp, panie mecenas, panie profesorze. Pytanie może prowokacyjne, ale natury generalnej, bo jak ja obserwuję to, co się dzieje w prawie, a sam należałem do takich sygnalistów w 2016-2017 roku, bo współorganizowałem protest pod Sądem Najwyższym, ten, który trwał 11 miesięcy, ten protest domagając się dekomunizacji, oczyszczenia polskiego sądownictwa. No niestety zostało to zignorowane przez władzę. To słuchając tego, co Państwo mówili, no jestem przerażony. I się zastanawiam, czy nie mamy do czynienia, ciekaw jestem Państwa opinii, czy my nie mamy do czynienia tak naprawdę z powtórką z lat 40., kiedy weszła ekipa, która postanowiła obalić polskie państwo. Bo to są, dla mnie to są znamiona obalania państwa. Już nie mówiąc o szczegółowych, fatalnych, tragicznych przypadkach dotyczących różnych władz. Dla mnie to jest realizowanie takiego bezwzględnego, dla mnie to nie jest bezrozumne działanie, nie.
Dla mnie to jest realizowanie planu likwidacji państwa polskiego. Czy państwo się podzielają tę opinię, czy nie? Pytanie, czy my podzielamy. Przede wszystkim zwracam państwu uwagę to, o czym mówi od co najmniej wielu miesięcy prezes Jarosław Kaczyński, który mówi o tym, że to ryzyko związane z przyjęciem zmian traktatowych, de facto prezes używa takiego określenia, prawda, on mówi o tym, że to będzie teren zamieszkiwany przez Polaków i że to już jakby nie będzie, czy zarządzany z zewnątrz. No to jest, ale to jest to też, o czym mówiliśmy, ja się z panem zgadzam, tylko że jakby tym razem bym powiedziała, że no okupant będzie w innym miejscu, tak, no jakby ma być podporządkowane to wszystko. Proszę państwa, bo to jest takie naiwne mówienie, że to ma być podporządkowane Unii. No a Unia to jest kto? A Unia to kto, no prawda, no w związku z tym, kto decyduje w Unii? To znaczy ten kraj, który, prawda, ma największą ilość głosów, czyli dzisiaj Niemcy i Francja. W związku z tym to jest takie opowiadanie, że prawda, że jakaś tam Unia. To nie jest Unia, to jest konkretny beneficjent tego, żeby to wszystko było podporządkowane pod jedną czy drugą gospodarkę. To jest jakby oczywiste i to jest rzeczywisty cel. I teraz dlaczego ja też na początku powiedziałam o tym, że Tusk wozi każdego tego, który łamie te przepisy w taki sposób, taki pałowy, bo to nawet nie jest, bym powiedziała, naruszenie przepisów, tylko to jest po prostu takie wejście z łomem, bo to inaczej tego nie można porównać. I on jedzie i on patrzy, czy tam się, tak jak mówię, czy tam się podoba. Jak się tam podoba i jest fajnie i wychodzi pani Jurowa, która mówi, że jest super w ogóle po prostu i że teraz to wszystko się tutaj tak bardzo w Polsce praworządnie układa, to teraz proszę państwa, proszę sobie naprawdę wyobrazić sytuację, w której on będzie im miał powiedzieć nie. Ja państwu opowiem taki jeden przykład z samego początku, samego początku tej kadencji. Mianowicie zasiadam w tej kadencji między innymi w komisji gospodarki i tam na samym początku zaraz poprosili o spotkanie z nami, z przedstawicielami, poprosili, to akurat byli przedstawiciele firm transportowych. Generalnie wszystko sprowadzało się do tego, co się dzisiaj dzieje na granicy z Unią, granicy z Ukrainą. I tam była taka sytuacja, w której no oni przyszli, mieli swoje argumenty, swoje jakby tutaj żale, a przyszli przede wszystkim dlatego, że no bali się, że to wygasają te embarga, które my żeśmy wprowadzili i co będzie dalej, co będzie chciał zrobić ten aktualny rząd. W związku z pierwszym na tej komisji no osoby, które nie miały bladego pojęcia, jak to funkcjonuje i gdzie się, na jakim poziomie się to uzgadnia, poobiecywali im, że będzie spotkanie z ministrem jednym, drugim, w ogóle po prostu będą embarga. Proszę państwa, no widzicie, cokolwiek, przecież to tylko nasz rząd zdecydował o tym, że wprowadził te jednostronne embarga w taki sposób, przymuszając Unię i tak dalej, i tak dalej. Przecież oni nie są w stanie zrobić niczego, co się nie spodoba Ursuli, co się nie spodoba jakby w Unii. No i to jest ta cena płacona za wszystko. I to jest to oddanie tej suwerenności. Ja zresztą powtarzam to na każdym spotkaniu i pewnie to mówiłam na naszym. Nie do takiej Unii my żeśmy wstępowali. Unia, traktaty unijne mówiły o zupełnie czymś innym od tego, co się dzieje. Traktaty unijne, dokładnie one są niezmienione w tym zakresie, one istotą i celem Unii było to, aby ludzie się w ramach Unii Europejskiej łatwiej im się żyło, żeby się łatwiej poruszali, zakładali działalności gospodarczej. Nigdy w żadnym momencie nie było mowy o tym, że Unia będzie się mieszała w politykę danego kraju i będzie jakby przywłaszczała sobie pewne jakby uprawnienia, których w ogóle po prostu nie posiada. Zdajemy sobie sprawę z tego zagrożenia. Pani mecenas, chciałabym zadać pytanie z pozoru absurdalne. Być może zresztą odpowiedziała już pani na nie właśnie. Otóż podczas przesłuchania Donalda Tuska na komisji dotyczącej Amber Gold powiedziała pani w pewnym momencie tak: ja po to poszłam do polityki, żeby tacy ludzie jak pan już nigdy więcej w tej polityce nie byli. Proszę mi powiedzieć, jak pani uważa, jak to się stało, że Donald Tusk wrócił do polityki i wrócił do władzy? Tak, ja chyba to zdanie powiedziałam nie do Tuska, tylko wydaje mi się, że powiedziałam go do Rostowskiego, ale bez znaczenia.
Wydaje mi się, że ale wszystko jedno, obojętnie, w każdym razie do jakichś z tych osób. Proszę Państwa, to też Pan Profesor tutaj do tego nawiązywał. No ja przypominam Wam, że jak im się przydarzyła ta straszna, niemożliwa historia, czyli 2015 rok, żeśmy wygrali wybory, to ja przypominam Państwu, że oni tego w ogóle nigdy nie zaakceptowali, że my żeśmy te wybory wygrali. Ja akurat byłam uczestnikiem, który siedział w tym Sejmie, oblężonym wtedy w 2015 roku. Proszę Państwa, my żeśmy siedzieli w Sejmie, Który był okrążony, że tak powiem, przez tłum tych dzikich ludzi, bo proszę Państwa, proszę popatrzeć, jak protestują cywilizowani ludzie, czyli na przykład dzisiaj rolnicy, a teraz mieliście Państwo świadomość, jak oni protestowali, to znaczy tam wyzwiska, kopania, plucie i bicie, to w ogóle oni podchodzili pod Sejm, to było normalne, a najbardziej przodowały w tym te kobiety takie, wiecie, ich ten, no to i to... Aż przykro mówić, tym bardziej, że macie Państwo świadomość jednej rzeczy. One jak w ten sposób zachowywały się w stosunku do mężczyzn, to ci mężczyźni nie wiedzieli, jak reagować. No bo jeszcze jakby to był mężczyzna, to by wiedzieli, jak zareagować, a tutaj jak jest... No i słuchajcie, no przecież każdy z Państwa miał okazję na pewno zobaczyć, jak bardzo aktywna jest babcia Kasia na przykład i jaki ma język bogaty, kwiecisty, jak się wypowiada, jak pluje na przykład bardzo dobrze, nie wiem, czy kiedyś się tego uczyła, czy to tak jej przychodzi samoczynnie. Naprawdę to tak w praktyce wyglądało. My żeśmy siedzieli w tym Sejmie, no jak Państwo pamiętacie, słyszeliśmy tam Kolęda Zalewska z Lisem, mówili, że nawołują do puczu, żeby społeczeństwo wyszło. To znaczy po prostu dla nich to był taki szok, że w ogóle... Prawo i Sprawiedliwość miało śmiało przyjąć władzę, że było coś niesamowitego. I ja pamiętam bardzo szybko, ponieważ ja posiadam wspólne biuro poselskie z panem profesorem Legutko, którego szanuję i bardzo lubię i bardzo cenię za każdą wypowiedź. On powiedział coś takiego. Ten rząd nie istnieje w Unii Europejskiej, on jest niezaakceptowany. W związku z tym oni to traktują jako wypadek przy pracy i trzeba ten wypadek jak najszybciej, że tak powiem, odwrócić jego skutki. No i oni tak de facto inspirowali ich, proszę Państwa, od samego początku, no bo przecież wystarczy popatrzeć dzisiaj na pieniądze z KPO, no to jakie kamienie milowe, to znaczy co oni spełnili, no jedyne co zrobili, to złamali wszystkie przepisy, jakie mogli po drodze spotkać, to jest tyle, co oni dzisiaj na ten moment zrobili. W związku z pierwszym jest to dość oczywiste, zresztą przecież von der Leyen się w ogóle nie kryła, przecież ona chyba przy Grecji powiedziała, tak, że jeżeli nie, Grecja nie zagłosuje tak, jak powinna, to ich przygłodzą trochę tak jak nas, czy tak jak Węgry. W związku z powyższym tak to się stało, że po prostu ja pani powiem jedną rzecz, ja osobiście uważam, że Donald Tusk w pewnym momencie powiedział, że jak on powiedział, że mu jest niedobrze na myśl, że on ma wrócić z powrotem do polskiego parlamentu, on mówił szczerą prawdę. On gdyby nie, bym powiedziała, prośby i polecenia, obojętnie jak to nazwiemy, że tak powiem z zewnątrz, to on by na pewno tutaj nie wrócił, tym bardziej, że z perspektywy unijnej pieniądze w polskim parlamencie są stosunkowo niewielkie w stosunku do tych unijnych, więc i jest ciężka praca i jakby jest cały czas ocena, no tam się jednak żyje, bym powiedziała, dużo dalej, więc i spokojniej. W związku z pierwszym dostał zadanie po prostu do wykonania, żeby było jasne. Ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Bo to nie jest na ten moment, ale żebyście Państwo zrozumieli, my też jesteśmy świadomi wszystkich błędów, które żeśmy popełnili. Analizujemy to wszystko, staramy się wyciągnąć z tego wnioski, pewnie i dzisiaj byśmy niektóre rzeczy zrobili zupełnie inaczej, pewnie byśmy dzisiaj nie podnieśli składki choćby ZUS-owskiej, która wydaje mi się, że u części tutaj jakby nie do końca było zrozumienie, jak duże będzie to stanowiło w rzeczywistości obciążenie dla przedsiębiorców, praktycznie nie do uniesienia, prawda, bo to żeśmy już się ocierali o granice upadłości tych firm. No i powiedzmy, ja należałam do tej grupy, która nigdy zwolennikiem tej składki nie była i to stanowisko prezentowała, ale też proszę Państwa, proszę zrozumieć, że to tak jak ja na przykład, trudno mi jest, oczywiście wsłuchuję się zawsze w głosy moich kolegów, ale na przykład nigdy nie będę ekspertem od rolnictwa, no bo po prostu jakby z innego kręgu w ogóle pochodzę, każdy z nas się gdzieś tam specjalizuje w innej dziedzinie. W związku z tym oczywiście suma tego wszystkiego, proszę Państwa, suma ataku medialnego na nas, nawet jeżeli był ten pewien drobny, niewielki pluralizm, że była telewizja Info, tak, czy Telewizja Polska, no to porównanie tego w stosunku do ilości tytułów telewizji, portali i całej reszty, która jest, jakby była po drugiej stronie, to jest
niewyobrażalna praca. Proszę Państwa, ktoś kiedyś zrobił badania, ja już nie będę mówiła kto, prawdziwe badania naukowe, takie na potrzeby wyborów. Jeden raz objechał kilkadziesiąt osiedli, miejscowości i innych rzeczy i się spotkał z wyborcami i policzono jakby wynik tego i poszedł 4 lub 5 razy do telewizji, do głównych programów. Efekt był piorunujący na korzyść telewizji. Tak to działa w praktyce. W związku z tym, jeśli oni mają do dzisiaj wszystko, przecież ja nie mogę powiedzieć, czego, co jest tam puszczane, bo ja na przykład TVN od lat nie oglądam, nie jestem w stanie, nie robię tego po prostu. Natomiast no, siła oddziaływania jest tego naprawdę przepotworna. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, jak oni, jak daleko są przekroczone granice i uważają, że jest w porządku. Przecież tutaj zostało wspomniane, jak no rewelacyjnie Jarosław Kaczyński ich po prostu załatwił na tej komisji koncertowo, od tej herbaty, wiecie, przez to, no to wszystko po kolei, naleśniki, przez to, no tak, no bo to, no ale w każdym razie, i proszę zobaczyć, co się zaczęło dziać w mediach. Przecież jak, ja już apogeum było to, jak Rzeczpospolita napisała, że on był na tabletkach. Znaczy, po pierwsze, zacznijmy od tego, znaczy na jakich tabletkach i skąd mają taką wiedzę. I cała analiza i tak dalej, proszę Państwa, analiza tego, czy się przygotował. Każdy człowiek, który idzie na takie przesłuchanie, się przygotowuje, bo to jest naturalne. Poza tym to jest, proszę Państwa, dla każdego człowieka jest to pewien wydarzenie, stres, no wiadomo, że, tym bardziej, że w przypadku jego, to wiadomo, że oni tylko czekają na jakiekolwiek najmniejsze potknięcie, tak? Więc to jest ogromny, ogromny stres. Natomiast, no, po prostu trzeba powiedzieć uczciwie, no, był rewelacyjny, no po prostu rewelacyjny. Więc wiecie, no to już nawet czytelnik mógł przeczytać, że pan redaktor wie, że on jest na tabletkach. Nie wiem skąd i nie wiem jak, ale wie. Jeśli można. Wszyscy jesteśmy świadkami, że odbywa się gwałt na państwie polskim. I to mi przypomina taką audycję przed telewizją, przed wielu laty, kiedy odbywała się dyskusja między obrońcą i prokuratorem, a dotyczyła ona sprawy oskarżenia o gwałt. Pewna pani była zaproszona na kolację i po tej kolacji rano oświadczyła, że jednakże została zgwałcona, tylko że nikt z jej sąsiadów nie słyszał protestów. Jak gdyby reakcja po prostu tych obu, i prokuratura, i obrońcy była taka, jeśli cię gwałcą, musisz tak głośno krzyczeć, żeby nikt nie miał wątpliwości, że cię gwałcą. A ja mam pytanie. Czy jest już po prostu wniosek do Komisji Weneckiej z oskarżeniem o łamanie prawa? Czy jest wystąpienie do TSUE? Sędziowie z justycji wiele takich wniosków prejudycjalnych składali. Czy PiS już złożył te wnioski? Czy wystąpił z takim oświadczeniem do wszystkich organizacji międzynarodowych, że jest łamane prawo w Polsce? Czy po prostu wystąpił może do społeczeństwa polskiego o podpisywanie petycji protestującej? Ja taką petycję sam przygotowywałem. To nie jest trudne. W odniesieniu do ukarania tych wszystkich europosłów, którzy głosowali za ograniczeniem suwerenności Polski. 1500 osób to podpisało. I złożyłem ten wniosek do prokuratury. Czekam na reakcję. Jest wiele możliwości przeciwdziałania temu. Dlaczego ja ich nie obserwuję? Dziękuję. Szanowni Państwo, to kilka wątków, ale jeżeli chodzi przede wszystkim o Komisję Wenecką czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to ja przypominam Państwu, że z czym się zresztą zgadzam, przez wiele lat podkreślaliśmy, że te instytucje, zwłaszcza Trybunał Luksemburski, nie mają kompetencji do ingerowania w polski porządek prawny w obszarze ustroju, wymiaru sprawiedliwości, czyli w tych obszarach, w których Trybunał wypowiadał się na wniosek, chociażby właśnie tak jak Pan wspomniał, niektórych sędziów, ale wypowiadał się w moim przekonaniu bezprawnie, nie mając podstaw w traktatach unijnych. To zresztą nasz Trybunał też w różnych orzeczeniach wskazywał. I teraz gdybyśmy my w tych sprawach zwracali się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to byśmy mu, po pierwsze byśmy zapominali o naszych
tezach i argumentacji wcześniejszej, a po drugie przydawali niejako Trybunałowi prawo do wypowiadania się w tych kwestiach, którego, powiem raz jeszcze, prawa nie ma. Natomiast tam, gdzie mamy przekonanie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma kompetencje, z tego korzystaliśmy, co teraz próbuje zresztą być może skutecznie, to się okaże, zakwestionować obecny rząd, chociażby dyrektywy dotyczące Zielonego Ładu, które Komisja Europejska, które Rada Unii Europejskiej wspólnie z parlamentem wbrew temu, że Polska się, jako rząd polski się temu sprzeciwiał, przyjmowała, skarżyliśmy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten Trybunał ma prawo i obowiązek wypowiadać się o zgodności tych dyrektyw z traktatami. I tam te wnioski były kierowane, natomiast mówi się, nie wiem czy tak ostatecznie się stanie, że obecny rząd poważnie rozważa wycofanie tych skarg z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To tak mówiono, czy to ostatecznie się stało, nie, szczerze mówiąc nie sprawdziłem, ale to by oznaczało, że ten interes polski jest wyraźnie tutaj przekreślany. Komisja Wenecka, proszę Państwa, oczywiście można by było rozważać, ale niedawno widziałem takie zdjęcie Adama Bodnara, który odwiedził Komisję Wenecką. Po pierwsze ją zaprosił, po drugie odwiedził Komisję Wenecką i ci ludzie tam stoją, klepią go po plecach, uśmiechają się, bo jego, to, że on stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, a Donald Tusk jest premierem, już samo w sobie, w swojej istocie przywraca praworządność w Polsce, więc też bym na to nie liczył. Natomiast są podejmowane różne działania, między innymi poseł Mularczyk, wiem, że na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy próbował przeforsować rezolucję w sprawie mediów, to było po ataku na media publiczne, no ale oczywiście to nie przyniosło skutku. Nasi pan premier Morawiecki rozmawia z panią Meloni, z Orbanem, czyli z tymi premierami, którzy urzędują i którzy stawiają się na posiedzeniach Rady Europejskiej, no ale to oczywiście też większego skutku nie przyniesie, natomiast to się dzieje. Musimy, proszę Państwa, nie tylko robić to jako Prawo i Sprawiedliwość, ale to jest ogromne pole do popisu dla organizacji pozarządowych, czy dla instytutu, czy dla tego instytutu, o tym, o którym Małgosia mówiła, który się zawiąże. Nam jako partii politycznej też nie wypada skarżyć się na państwo polskie, nawet jeżeli ono jest zarządzane przez ludzi, którzy tej władzy nigdy sprawować nie powinni. Natomiast obywatele, bezpośrednie organizacje pozarządowe zaniepokojone tym, co się dzieje, mają tutaj szersze pole do działania i też państwa do tego zachęcam. To w ogóle jest taki czas teraz, kiedy my znowu musimy trochę odwyknąć od myślenia, kiedy PiS coś zrobi. PiS swoją drogą, prawda, robi i będzie robił, i też możecie Państwo oczywiście wskazywać PiS-owi, co ma robić, ale też trzeba pewne działania podejmować oddolnie, gromadzić się, pisać petycje, organizować jakieś zgromadzenia. Musimy uruchomić ten ruch społeczny, taki, który działał po 2010 roku. Powstawały przecież kluby, powstał właśnie instytut tutaj państwa, tak? I musimy do tego takiego ruchu społecznego i siły społecznej wrócić, bo sami działacze partyjni, struktury nie spowodują, nie wywołają takiej fali, która może tą władzę obecną odsunąć i przekonać Polaków do tego, że jednak podjęli złą decyzję 15 października. Kluby Gazety tak. Polskiej, rolnicy, to przecież nie są, zwłaszcza rolnicy, to nie jest ciało polityczne. Tam są ludzie, nikt ich nie pyta o to, na kogo głosowali, ale działają zdroworozsądkowo i protestują. A zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jedno zdanie, tylko przepraszam, Pani już chce zadać pytanie. Dzisiaj mnie jeden z dziennikarzy pytał o reakcję Tuska i mi się, skojarzenie, proszę Państwa, straszne, ale przypomniał mi się ten plakat propagandy komunistycznej Zapluty karzeł reakcji. Oni dokładnie próbują to zrobić z rolnikami, to znaczy mieszkańców miast przekonać, tak, że to rolnicy im szkodzą, bo im utrudniają życie i odsunąć jakby dyskusję w ogóle o problemy, z którymi rolnicy przychodzą, czyli problemy z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności, które no, jest niebezpieczne bardzo dla nas wszystkich, tak? Jeszcze dalej bym powiedziała, idą do tego, że jak Państwo wiecie, że jest jeszcze jeden mechanizm, jak potrzebują coś uzasadnić, no to wtedy puszczają te tak zwane autorytety.
Ja słyszałam w sobotę w jednym z programów, jak jeden z tak zwanych autorytetów powiedział, że to jest wstyd i hańba, co robią rolnicy, ponieważ rolnicy są największymi beneficjentami tego, co daje Unia Europejska i że to jest bezczelność z ich strony, że oni w ogóle, zwróćcie uwagę, zaczyna iść w tym kierunku, idzie jakby retoryka, że oni są w ogóle bardzo bezczelni, a tak naprawdę to przecież macie już cały czas bokiem puszczane, że przecież producenci mleka to zarabiają więcej niż tracą ci, którzy na tym przewozie tych produktów. Więc to jest takie po troszeczkę jakby... Tak to wygląda. No na pewno tak będzie i będą tak robić, ale to nie znaczy, że my się mamy z tego powodu poddać. To znaczy, ja muszę tutaj panu profesorowi jedno zdanie powiedzieć. Ja te dyskusje i te boję z panem profesorem Witakowskim, bo to on zadawał pytanie toczę bardzo często i bardzo długo, nieraz bardzo burzliwie, więc... Czy było oświadczenie teraz w tej sprawie? Może? Ale jakie oświadczenie? Sprawy protestu rolników. Ale panie profesorze, o rolnikach mówimy mniej więcej w Sejmie co 15 minut, w każdej telewizji. Nie wiem, czego pan oczekuje jeszcze, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie większej ilość rzeczy zrobić w zasadzie. My się niczym innym nie zajmujemy. Wszystkie inne tematy zeszły, bo są tylko rolnicy. W związku z pierwszym my naprawdę... Ale chodzi o ten moment, prawda? No bo ja nie wiem, jakie oświadczenie mam pan na myśli. Oświadczenie, które by wzywało do poparcia tego protestu rolników. A czy pan myśli, że rolnicy sobie życzą poparcia oficjalnego, politycznego w swoim... Oni to sobie nie życzą. Ale panie profesorze, no nie wiem, czy dzisiaj w Sejmie było na każdym temacie, były trzeba ze 4 konferencje, projekt uchwały popierający rolników, wzywający rząd do działania na każdej komisji, która pracowała. Ale... Ale nie ma czegoś takiego jak oświadczenie PiS-u. My mówimy na ten temat w każdym możliwym miejscu. To musi dotrzeć do społeczeństwa jakby każdym możliwym kanałem. To znaczy my toczymy te dyskusje od nawet wielu lat już. Ja uważam, panie profesorze, że to niestety nie jest tak, że wychodzi ktoś z kartką i w imieniu PiS-u oświadczam, iż popieram. No to tak nie działa. To trzeba zrobić oczywiście politycznie. Ja to wskazuję, taka jak PiS. No to jest kwestia kultury. Proszę dopuścić do głosu panią. Proszę. Panią poseł. Ja chciałam wrócić do kwestii Trybunału Konstytucyjnego i do takiej bardzo szczegółowej, drobnej sprawy. Jeżeli są takie pomysły na pominięcie Trybunału w ustawie budżetowej i nieuwzględnienie środków na jego działalność, to może warto zwrócić uwagę byłym sędziom w stanie spoczynku dzisiaj różnych opcji politycznych, którzy byli w tym Trybunale, że ich wynagrodzenia są wypłacane właśnie ze środków budżetowych Trybunału. I jeżeli rząd zablokuje utworzenie w ogóle budżetu dla Trybunału Konstytucyjnego, to ci ludzie zostaną bez środków do życia, bo Trybunał nie będzie mógł z powietrza im wypłacić. I być może presja tych byłych sędziów coś będzie znaczyła również, przepraszam. Tak, ale tu bardzo dziękuję, pani poseł ma rację, bo trzeba pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny wypłaca oczywiście też wynagrodzenie sędziom w stanie spoczynku, uposażenie, bardzo, bardzo godziwe. To też swoją drogą nielegalna prezes Trybunału sygnuje płatności. To, proszę Państwa, podobny problem jest w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo wiecie Państwo, że Sejm wybrał i Senat swoich przedstawicieli, między innymi jest pani Gasiuk-Pichowicz. Mówimy o tak zwanym gasiukowym, które ona dostaje co miesiąc kilkanaście tysięcy złotych. Jak to jest, że ona od nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa dostaje pieniądze? Ona odpowiada, że bierze, bo jest w tej legalnej części, to jest jej argument.
Ale proszę Państwa, ale my jej mówimy, że nielegalna jej zdaniem, bo ja się oczywiście z tym nie zgadzam, nielegalna jej zdaniem przewodnicząca podpisuje przelewy, bo w każdej instytucji budżetowej tak jest, że dysponent środków musi podpisywać, zatwierdzać przelewy do realizacji, więc od nielegalnych osób otrzymuje. I to znowu logika bodnarowska. Nielegalny organ, ale pieniądze legalne. Prawda? No to jest pecunia non olet, dokładnie. Pieniądze nie śmierdzą. Trzeba będzie o tym mówić. Drugi problem, który by się zrodził, to wynagrodzenia pracowników, którzy będą mieli roszczenie wobec Skarbu Państwa o wypłacenie tych wynagrodzeń. Tak, myślę, że pewnie tak daleko nie pójdą, ale mogą na przykład tak ten budżet nisko uchwalić, że wystarczy tylko na stan spoczynku i na wynagrodzenia pracowników, a już na nic więcej, tak? To prawda. Ale ja myślę, że to nie jest problem, dlatego że jeżeli Tusk powiedział na jednym ze spotkań, że w zasadzie dla niego Trzaskowski jest prezydentem, a nie prezydent Andrzej Duda, to w zasadzie dlaczego może nie powiedzieć, że w tej sytuacji na przykład ZUS będzie wypłacał albo Sejm będzie wypłacał w imię naprawiania i praworządności, być może będzie to dopuszczalne. No bo proszę Państwa, już nie ma takiego absurdu, którego byśmy nie byli w stanie. Wypłaca to, co należy się z ubezpieczenia, a nie to, co należy się z tytułu zatrudnienia. To może będzie przejmie to sąd powszechny, sąd najwyższy, no prawda, jako organ sądowy. Cokolwiek. Oczywiście. Przepraszam Państwo, ja zrozumiałem z tego, co mówicie, że w zasadzie praktycznie w Polsce dokonuje się pełzający zamach stanu. W związku z tym jesteśmy w tragicznej sytuacji i na siłę trzeba odpowiedzieć siłą. Rolnicy odpowiedzieli i widać to na ulicach. Ja tutaj od siebie jechałem zwykle, za każdym razem przeszło godzinę. Dzisiaj jechałem tylko 15 minut. Ulice Warszawy są puste, bo Warszawa została zablokowana przez tylko część narodu. Wydaje mi się, że Państwo apelujecie do nas, żebyśmy się oddolnie zorganizowali. Niestety każdy ruch musi mieć przywództwo i ktoś musi tego wezwać nas do oporu i pokierować nami, żebyśmy się przeciwstawili temu zamachowi stanu. Dziękuję. Ma pan... Oczywiście te oddolne działania to miałem na myśli takie lokalne. Ma pan rację, że duży ruch społeczny musi mieć lidera. Przypomnę, że pan prezes Kaczyński już 11 stycznia nas zwołał. Teraz nas zwołuje, jeżeli pamięć mnie nie myli, na 18 maja. I do tego ja prędzej czy później do takiej fali społecznej, która ten rząd zmiecie, dojdzie, ale proszę Państwa, no niestety oni bazują i żerują na tym, że większość Polaków sprawami praworządności, prawa, instytucji się nie przejmuje. Większość Polaków... Nie ma żadnych badań. Ale stawiam taką tezę, Państwo możecie ze mną się nie zgodzić, tak? Ale przypominam sobie jedno z wystąpień znowu Bodnara z Sejmu na temat prokuratury, a chyba to było wtedy, kiedy bronił się przed wotum nieufności. Wyszedł na mównicę sejmową i powiedział to wprost, że przeciętny Polak to tam się nie przejmuje, czy prokuraturą kieruje ten, czy tamten. Ważne, żeby to jakoś działało, prawda? I moim zdaniem dopiero... Nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że wierzymy, ale gdybyśmy wyszli, proszę Państwa, na ulicę teraz, taki test zróbcie sobie kiedyś Państwo, wyjdźcie na ulicę albo na bazar i zapytajcie Państwo, nie wiem, kogoś, kto kupuje pietruszkę, o prokuraturę krajową, to nie będzie wiedział, co to jest ta prokuratura krajowa. Zapytajcie Państwo o Trybunał Konstytucyjny, wielu ludzi też nie będzie wiedziało, co to jest. Proszę Państwa, ja prowadzę zajęcia na prawie, ja jestem w stanie zaryzykować tezę, że większość moich studentów to nie wie, kto jest marszałkiem Senatu. Sejmu to może wiedzą, bo on jest popularny wśród młodzieży, ale że Kidawa jest marszałkiem Senatu, to pewnie większość nie wie. Studentów prawa. Naprawdę, proszę Państwa, my żyjemy w środowisku ludzi, którzy się bardzo tym interesują. Państwo oglądacie Republikę, nie wiem, czy inne telewizje, czytacie gazety, książki, spotykacie się tutaj. Chcę Wam się tu spędzić 2 czy 3 godziny w środowy wieczór. Jesteście wyjątkiem. Większość ludzi tym się nie interesuje, ale to nie znaczy, że mamy się poddawać. Po pierwsze, mamy informować, walczyć, organizujemy manifestacje i po drugie,
oni popełnią błędy w sprawach, które bardziej jeszcze społeczeństwo poruszają. Na przykład ja tylko czekam, że już są pewne zapowiedzi, Nowacka w Ministerstwie Edukacji. Przecież to jest lewacka ideolog, tak? Ona by powiedziała ideolożka. Już grzebie przy pracach domowych, przy programie nauczania, już bitwa pod Grunwaldem przeszkadza. Jeszcze trochę wprowadzą jakieś obowiązkowe zajęcia seksualne w szkołach. Rodzice się zdenerwują. Będzie kolejny argument. Obrona narodowa zacznie Kosiniak-Kamysz kontrakty ograniczać na zbrojenia. I tak dalej, i tak dalej. Musi pewna fala krytyczna się pojawić na skutek właśnie kolejnych błędów, które oni popełnią. Praworządność, ustrój to jest jeden z obszarów, mamy rolnictwo, będzie edukacja, w końcu ludzie się zdenerwują i będzie można taką falę społeczną odpowiednio pokierować, ale na to jest jeszcze w moim przekonaniu za wcześnie. No poza tym, proszę Państwa, to jest tak, jak jeśli można tylko, my, Państwo, 11 stycznia był ten marsz, będzie 18, poza tym, proszę Państwa, my naprawdę cały czas jeździmy. Tak jak z Państwem się spotykamy, jeździmy po różnych miejscach, spotykamy się, tłumaczymy ludziom w mniejszych, większych gronach, przekonujemy, my jakby tą pracę oddolnie wykonujemy. Natomiast rzeczywiście, proszę Państwa, to nie jest, bo to co powiedział Pan Profesor, Wy jesteście naprawdę taką, bym powiedziała, elitą, tą grupą taką wyselekcjonowaną. Natomiast dla przeciętnego Kowalskiego, który przychodzi tam, jedzie tym żelazkiem, czy tam wiecie, tą zupę i ten TVN tam idzie, czy nawet niech idzie Republika, to dla niego to jest wyczyn, żebyśmy go poprosili na przykład raz na 4 miesiące, żeby on na przykład z Krakowa czy skądś przyjechał na marsz do Warszawy, prawda? W związku z powyższym też trzeba mieć jakby tego wszystkiego świadomość po prostu, więc my próbujemy docierać tam, gdzie jest to możliwe. Wydaje mi się, że efekt jest jeszcze lepszy niż przed wyborami. Nie wiem, jakie jest Twoje wrażenie, ale wydaje mi się, że ludzie są bardzo zaniepokojeni, ludzie są bardzo ciekawi, żądni informacji. Natomiast oczywiście najtrudniej jest dotrzeć nie do Was, bo Wy wiecie wszystko na bieżąco. Najtrudniej jest dotrzeć do tych, którzy nawet mają dobre chęci, ale proszę Pana, to Wy jesteście tą grupą, którzy czytają, śledzą, oglądają, mają własną ocenę już sytuacji, potrafią to zrobić i tak dalej. Natomiast najtrudniej jest dotrzeć do tych ludzi, którzy nie uczestniczą na co dzień w jakimś dyskursie politycznym, żeby im uświadomić jedne rzeczy. To co powiedział Pan Profesor, jak przeciętna rodzina, gdzie oni idą rano do pracy, wracają wieczorem, oni słyszą, że tam w tej Warszawie może jakiś prokurator jeden czy drugi inny. Niestety, oni się dopiero obudzą wtedy, jak będzie zagrożone ich dziecko, jak nie będzie dostanie rachunek za prąd, za gaz, czy za cokolwiek innego, czy tego typu rzeczy. W związku z tym, to nie jest tak, że my jesteśmy dzisiaj świadomi tego, że trzeba społeczeństwu to tłumaczyć, natomiast uwierzcie Państwo, że w ramach swoich możliwości my naprawdę jesteśmy bardzo aktywni. Pani poseł, trzeba zadać właściwe pytanie. Jeżeli Pani chce, to ja Pani powiem, jakie. Czy chcesz odszkodowania za drugą wojnę od Niemców? Nawet pani profesor Sendyszyn powiedziała mi, że chce. Ja chciałam zadać pytanie w sprawie wyborów. Mieliśmy wybory, będą wybory. Ja od 2015 roku jestem mężem zaufania przy każdych wyborach. We współpracy i dzięki temu, że skontaktowałam się z ruchem kontroli wyborów. Moje obserwacje są takie, że w tych ostatnich wyborach PiS, Prawo i Sprawiedliwość odniosło ogromny sukces w tym sensie, że doprowadziło do zorganizowania centralnego rejestru wyborców, ale ja z mojego punktu widzenia praktyka na tym najniższym szczeblu mam ogromny żal o to, że ten centralny rejestr, że do tego rejestru nie zostały podłączone wszystkie komisje wyborcze. Ja w 2011 roku w swojej komisji na Mokotowie miałam taki przypadek wtedy, kiedy PO ogłosiło, że zdobywa Senat, to u mnie było w urnie 100 kart więcej niż zostało dostarczonych przez urząd.
Ja na podstawie swoich doświadczeń opracowałam, i tutaj troszeczkę prywaty, taki pomysł, jak dwukanałowo zabezpieczyć wybory, żeby one były uczciwe, bo jeśli my źle wybierzemy, to wybierzemy źle, ale wybierzmy uczciwie. Moje pytanie, ponieważ to ma mieć formę pytania i za chwilkę prośba, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie doprowadziło do tego podłączenia wszystkich komisji wyborczych do Centralnego Rejestru Wyborców? A moja prośba, bo to nie jest do Państwa prośba, ja jestem z tym pomysłem na papierze, proszę mnie skierować do właściwych osób. Szanowni Państwo, to rzeczywiście Centralny Rejestr Wyborców przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji Janusz Cieszyński. Ja akurat towarzyszyłem mu wtedy w tym procesie legislacyjnym w Sejmie, bo równolegle szedł projekt poselski, który wtedy jeszcze niejako nie poseł, pomagałem klubowi, dotyczący też pewnych zmian, na przykład zwiększenie liczby obwodowych komisji wyborczych, płatność dla mężów zaufania. Myślę, że po prostu zabrakło nam czasu, żeby ten drugi etap w tym projekcie wprowadzić. I tak pamiętam, że czyniono nam zarzuty, ówczesna opozycja, że naruszamy tak zwaną ciszę, legislacyjną ciszę wyborczą, bo ich zdaniem na pół roku przed wyborami nie powinno się wprowadzać zmian żadnych. To nieprawda, nie powinno się istotnych zmian wprowadzać. Tak, tak. A to właśnie, nie wtedy, nie, on został uruchomiony dopiero latem przed wyborami. Ustawa o Centralnym Rejestrze Wyborców wiosną, moim zdaniem później, ale to jest do zweryfikowania. Tak zabrakło nam czasu, krótko mówiąc, odpowiadając na pani pytanie. Natomiast, no wiecie Państwo, tak, tylko zawsze jest tak, że mądry Polak po szkodzie. No nie możecie nam Państwo zarzucić, że przez te dwie kadencje nic nie robiliśmy, byliśmy bierni. No, mnóstwo projektów zostało przyjętych, mnóstwo reform przeprowadzonych. No na wszystkie, tak jak mówiła Małgosia, no popełniliśmy też błędy, także w niektórych miejscach pewnie błędy zaniechania, ale i tak porównajcie Państwo no nasze pierwsze miesiące władzy, a ich Sejm, który miał trwać teraz 3 dni, skończy się jutro. Jutro już chyba prawie w zasadzie nie ma żadnego głosowania. Informacja bieżąca, to nic się nie dzieje. Posłowie, przepraszam, że to powiem, gdyby nie argument finansowy, to w wielu sposób w ogóle do Sejmu z odległych części Polski nie przyjeżdżało. Ja im się nawet nie dziwię, bo po co tu przyjeżdżać, jak ten Sejm nad niczym nie pracuje, proszę Państwa. Mamy co robić w swoich okręgach wyborczych. No ale oczywiście wypada przede wszystkim z przyzwoitości wobec wyborców, no i argument finansowy zawsze na każdego człowieka też działa, ale nic się nie dzieje, tak? A my pracowaliśmy, przygotowaliśmy projekty, nie wszystko zdążyliśmy zrobić. Do kogo się zwrócić? No oczywiście teraz obecna władza jest minister cyfryzacji Gawkowski, wicepremier, no ale tutaj nie spodziewałbym się żadnych działań. Możemy my jako klub to rozważyć i jeżeli byśmy byli w stanie przygotować projekt poselski, to zachęcam do Janusza Cieszyńskiego, bo on za to odpowiadał i na pewno jakiś kontakt po spotkaniu, tak, przekażemy. Tak. Proszę Państwa, jeszcze proszę bardzo, to będzie ostatni głos. Paweł Zdony, Ruch Kontroli Wyboru właśnie, czuję się wywołany. Ale najpierw o tej sprawie szczegółowej, ja później chcę generalną rzecz powiedzieć. Panie profesorze, tak się składa, że my jako Ruch Kontroli Wyborów swój projekt zmian w prawie wyborczym składaliśmy w grudniu 2016 roku. Nasz projekt dostał ówczesny marszałek Sejmu, oczywiście zaczynając, pan prezydent, ówczesny marszałek Sejmu, ówczesny marszałek Senatu, ówczesna pani premier i pan prezes Jarosław Kaczyński. Wszystkie najważniejsze osoby, naszym zdaniem, w 2016 roku. Wśród postulatów było także wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców, u nas rozumiane jako dwuetapowe. Raz w ogóle wydzielenie ze zbioru PESEL, podzbioru osób powyżej lat 18 i niepozbawionych praw publicznych, czyli mogących być wyborcami. I to, o czym pani mówi, to nie jest dla mnie żadna nowość, bo to jest 8 lat.
i ta interaktywność, to znaczy końcówki w każdej komisji. Podczas pierwszej dużej nowelizacji na przełomie 2017-18 komisji sejmowej, która przygotowywała pierwszą dużą nowelizację kodeksu wyborczego, o tej sprawie też mówiliśmy. Wtedy wprowadzono inne, też ważne nowelizacje kodeksu wyborczego. Niestety o tym w ogóle nie było mowy. Dobrze, że w ogóle przy tej średniej nowelizacji, ostatniej, w ogóle ten postulat został, czy z naszej koncepcji, nieistotne, czy ktoś to zgłosił niezależnie, to jest zupełnie nieważne. Dobrze, że to zostało wprowadzone, ale właśnie bardzo źle się stało, tak jak pani mówiła, że nie wzięli państwo pod uwagę, znaczy ci, którzy pisali ten projekt, nie wzięli państwo pod uwagę tej interaktywności. Tak się akurat przypadkiem zdarzyło, że brałem udział w internetowej rozmowie z panem ministrem Cieszyńskim i zadałem mu po prostu to pytanie, dlaczego tego nie zrobiono i czy był jakiś problem techniczny. Powiedziałby, po prostu nie było takiego tematu. Dostał takie zlecenie na komisji i wprowadził to, o co postulowali ci, którzy przygotowali projekt. Ja na tych komisjach także byłem. Przypominaliśmy o tym. Niestety zostało to zignorowane. I to jest taki pendant do tego, co mówił pan profesor Witakowski i tutaj kolega, też z Ruchu Kontroli Wyborów, jeden z koordynatorów. Teraz przepraszam, chcę powiedzieć o czymś generalnym. Dobrze jest, że Prawo i Sprawiedliwość teraz zaczyna mówić po tych wyborach o docenieniu ruchów społecznych. Bo niestety my jako Ruch Kontroli Wyborów od początku istnienia przeżywaliśmy coś innego, niedocenienie, a wręcz przeciwnie, ignorowanie naszego istnienia i naszej pracy. Ale dobrze, że chociażby po tylu latach państwo zauważają potrzebę aktywizacji społecznej. Tyle, że teraz to naprawdę piłeczka jest po państwa stronie. To po stronie partii Prawo i Sprawiedliwość. Państwo powinni teraz wykazać wyjątkową, większą niż dawniej, aktywność i otwarcie na ruchy społeczne. To, co tutaj kilka osób, także pani poseł mówiła, ktoś musi temu przewodzić. To, żeby tych ludzi, którzy są w różnych ruchach, bo ja nie mówię tylko o Ruchu Kontroli Wyborów, mówię o różnych ruchach, różnych organizacjach społecznych, zachęcić jednak do organizowania się i do pomocy Polsce, bo nie tylko Prawo i Sprawiedliwości, chodzi o Polskę, naszą partią jest Polska. Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, Polska jest naszą główną partią. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. To do tego potrzebna jest taka polityczna środa popielcowa. Do tego państwa zachęcam, nie w moim prywatnym, nie w imieniu ruchu, a w imieniu tych, którym droga jest Polska, tych, którzy Polskę mają w sercu i tych, którzy rzeczywiście są przerażeni tym, co może się z Polską stać. Krótko mówiąc, to duże otwarcie jest potrzebne, potrzebna jest państwa aktywność i pokazanie, że wam po prostu na tym zależy, ale nie tylko chodzi o słowa, chodzi też o czyny. Dziękuję. Szanowni Państwo, to bardzo dziękuję, bo po to też się spotykamy, żeby szczerze rozmawiać, a nie uprawiać propagandę i każdy głos krytyczny z Państwa strony jest cenny. Natomiast też chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że dużo inicjatyw jest podejmowanych, że to nie jest tak, że my milczymy. Tu Małgosia mówiła o spotkaniach. Ja chociażby mam, proszę Państwa, mam zaszczyt, przyjemność i też pewien obowiązek prowadzić inicjatywę, która rok temu była węższa, nazywała się Akademia Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest szersza, nazywa się Akademia Wolnych Polaków. To są wydarzenia, które... I to mogą być też taka przestrzeń na spotykanie się różnych organizacji społecznych,
społecznych. Już teraz Państwa do tego zapraszam. Te wykłady, spotkania, seminaria są organizowane w kolejnych miastach w Polsce. Było w województwie świętokrzyskim w Starachowicach. W ostatnią niedzielę byłem we Wrocławiu. W najbliższą sobotę, 23 marca, będzie takie spotkanie Akademii Wolnych Polaków w Poznaniu. Będą też w Warszawie. Są powołani koordynatorzy przez prezesa Kaczyńskiego na poszczególne województwa. Proszę obserwować zapowiedzi. Serdecznie Państwa zapraszam. Są spotkania oczywiście Gazety Polskiej i różne spotkania Wolnych Polaków. I będziemy podejmować inne działania. Są różne przedsięwzięcia przygotowywane jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić. Więc chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że nie tkwimy w samozadowoleniu. Bo byśmy byli samozadowoleni, gdybyśmy te wybory wygrali tak, żebyśmy utworzyli rząd. I też by nie było powodu oczywiście do samozadowolenia, tylko trzeba by było ciężko pracować. A teraz mamy świadomość, że wybory nie poszły tak, jak powinny i że nie obrażamy się na Polaków, tylko widzimy w sobie i w naszych działaniach przyczyny i wyciągamy wnioski tak, żeby kolejne wybory parlamentarne, wcześniej prezydenckie, wygrać, bo uważam, że robimy wszystko oczywiście też, żeby wygrać samorządowe i europejskie, ale będzie bardzo trudno, bo partia, która tworzy rząd jeszcze w tak krótkim okresie od utworzenia rządu, no ma te różne premie socjologiczne, tu Państwo wiecie lepiej, bo pewnie niektórzy się na tym znacie niż ja, ale już wybory prezydenckie w 25 po prostu, proszę Państwa, wygrać musimy, musimy. Jeżeli oni wygrają wybory prezydenckie, to mają wszystko i no i Państwo zawłaszczą całkowicie. Ja jeżeli mogę jedno zdanie, naprawdę jedno, przyjmujemy. Przyjmujemy absolutnie tę argumentację i będziemy robić, wyciągać wnioski, robić wszystko, co jest możliwe. Nie będę teraz, jeśli Państwo pozwolicie, uprawiała biczowania, zwłaszcza, że idziemy w eter. Przyjmujemy każdy z tych argumentów i możemy tylko powiedzieć, że przepraszamy i poprawimy się. No to zabrzmiało. Proszę Państwa, już nie będzie więcej głosów. Dziękuję bardzo, bo się robi bardzo późno. Proszę Państwa, jedną mam taką refleksję, że my się tutaj spotykamy, jesteśmy trochę jak pierwsi chrześcijanie, którzy zeszli do katakumb. Prawda, że nas nie widać na mieście, przepraszam za to kolokwializm, na mieście. Nie widać nas w mieście i zaczepiają mnie różni, a to z Platformy Obywatelskiej, a to z ruchu tam Trzeciej Drogi i tak dalej. Nie widzę nikogo z PiS-u. Chętnie bym się dał zaczepić i wziął od niego ulotki, prawda. Jakoś PiS-u nie widać. No, również na Marszu Wolnych Polaków było widać kluby Gazety Polskiej, a nie było widać PiS-u. Tak, nie było widać PiS-u. Dlaczego PiS, nie wiem, wstydzi się czy co, prawda? Tak, ale nie było nawet symboliki PiS-u. Także, tak, proszę Państwa, jeszcze jedna taka ostatnia uwaga. To mówię z całą odpowiedzialnością, wiem, że się nagrywa. Mianowicie, jeżeli ktoś mówi, że polskość to nienormalność, to znaczy, że nienawidzi Polski i Polaków. Powiedzmy sobie to jasno. Jeżeli ktoś mówi o mocharowej koalicji, to nienawidzi Kościoła. Chociaż wziął ślub kościelny po czasie, tak, długim. Także, proszę Państwa, musimy pamiętać, co kto mówił. I wypominać mu to, wyciągać mu to, prawda? Dlatego, że inaczej będzie cacy, prawda, i nas zagłaszczą na śmierć. Prawda? Także dziękuję bardzo Państwu. Pani...